Chcę takie pyszne lody. Lody? Nigdy wcześniej nie robiłam lodów. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli lody są zimne, to pewnie nie da się ich zrobić bez lodu. Trzeba go wrzucić do blendera i rozdrobnić. Jess, zapomniałaś założyć pokrywkę. Nie szkodzi, niech ta kostka lodu będzie dla ciebie nauczką. Aj! Co to? Masakra! Pomóżcie mi! To nie było śmieszne. Ale muszę przyznać, że upadek się przydał. Znalazłam pokrywkę i teraz mogę bezpiecznie kruszyć lód. Gotowe. Teraz ten lód umieszczę w kubeczku, z którego będzie można go wygodnie jeść. Ale to jeszcze nie wszystko. Najważniejszą częścią jest skroplenie lodu pysznym napojem. Wybrałam dwa rodzaje Fanty. Nadadzą odpowiedniego smaku mojemu arcydziełu. Fajnie, co? I to mają być lody? To tylko zwykły lód skropiony słodkim napojem. Moja cudowna maszyna zrobi prawdziwe lody owocowe. A teraz trzeba ostrożnie napełnić foremkę lodami. To będzie prawdziwy tort lodowy. Zobaczycie. Gwarantuję to wam. Czyż to nie jest wspaniałe? Teraz musimy wstawić to do lodówki, aby jeszcze troszkę się zmroziło. O tak, będzie super. Trzeba tylko troszeczkę poczekać. Co to za dźwięki? Jesteście tacy nudni. Mam swój sposób na rozdrobnienie owoców. O wiele bardziej interesujący niż wszystkie wasze sztuczki. Gotowe. Nie potrzebuję już piły. Pyszne. Pora na mleko. I żelki. Nie będę żałować. Wszyscy je uwielbiają. Całość muszę porządnie wymieszać. A teraz w ruch pójdzie ciekły azot, żeby moje lody były jak najzimniejsze. No proszę, mój tort lodowy jest gotowy. No prawie. Pozostało tylko zrobić z niego prawdziwy zamek. Ściągam foremki. No i ozdobię całość rożkami waflowymi. Właśnie w ten sposób. Prawdziwa forteca. A ja podam moje lody w uroczej miseczce w kształcie czaszki. Będzie cudownie. Ojej, ale zamek szefa też jest fajny. Nie chcę, żeby wygrał. Wysadzę go w powietrze. Wystarczy taki mały dynamit. Teraz wracam do pracy. Patrzcie, jaki jadalny mózg. Pięknie. Ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam lodowego zamku. Muszę tego spróbować. Ale zostawię go sobie na koniec. Najpierw zajmę się innymi kandydatami. Spróbuję. Fu, jakby ktoś zmieszał napój z wodą. To obrzydliwe. A teraz lody Wednesday wyglądają zabawnie. O, żelkowy robaczek. Całkiem smaczne, podoba mi się. Ale teraz mój faworyt. Najwyższy czas go spróbować. Ale pięknie. Niewiarygodnie pyszne. Zjem wszystkie rożki. Ojej, dlaczego tu jest dynamit? Padnij! Co to było? Moje biedne arcydzieło. Udało się. Masakra, to było fajne, ale mega niebezpieczne. Zwycięzcą tej rundy jest Wednesday. Gratulacje. Mówiłam, że wygram. W drugiej rundzie przygotujcie dla mnie pizzę. Ciekawe. Nigdy nie robiłam pizzy. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Gotowe ciasto jest troszkę za twarde.
Zrobię pierwszą na świecie pizzę ze słodyczy. Sophie uwielbia, więc mam duże szanse na wygraną. Najpierw roztopię pianki. Pomoże mi suszarka do włosów. Gotowe. Teraz popcorn leci prosto w te pianki. No już wygląda pysznie. Trzeba tylko dokładnie wymieszać. Właśnie w ten sposób. No to ja rozumiem. To będzie baza do pizzy. Zobaczcie, jak pysznie wygląda. O co chodzi z tą odciętą ręką? To nie jest zwykła ręka, to rączka. Pomaga mi wyrabiać ciasto na pizzę. Coś wam nie wychodzi. To całkiem zabawne. Po prostu rączka nie ma w tym doświadczenia. Dobra, dosyć gadania. Czas zrobić pizzę. Z ciasta trzeba uformować placek, a następnie posmarować go sosem pomidorowym. O tak. Dalej dodajemy ser. Ucieramy go z wierzchu. Z jego pomocą narysuję coś fajnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie może zabraknąć oliwek. Ułożę z nich pajączki. Szkoda, że nie są prawdziwe. Dziewczyny, jestem mistrzem robienia pizzy, nie przebijecie mnie. Poza tym głównym składnikiem mojej pizzy jest kolorowy ser. O tak, ta pizza będzie pyszna i piękna. Jestem tego pewien. A ja upiekę swoją pizzę za pomocą miotacza ognia. Do dzieła! Gotowe. Super. Kto pozwolił tej wariatce wnieść miotacz ognia do kuchni? Chociaż moja pizza też jest gotowa. Dzięki, Wednesday. Ojej, wasze pizze są gotowe? No to muszę się pospieszyć i zadbać o dodatki. Dorzucę nutellę, żelki i oczywiście skittlesy. Sophie, co ty na to? Wow, wszystkie pizze wyglądają bardzo apetycznie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie ta słodka. Powiem wprost, jedzenie tego rękoma nie jest zbyt wygodne. Pyszna to fakt, ale za słodka. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie Wednesday. Nawet pizzę wystylizowała na straszydło. To jest bardzo... Chwileczkę, co to? Oliwki? Fu, nienawidzę ich. Przykro mi, Wednesday, ale nie cierpię pizzy z oliwkami. Została mi tylko pizza szefa Sema. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Wygląda super. Ojej, odlot! Uwielbiam ser. Jest taki kolorowy i tak fajnie się ciągnie. No nie mam wątpliwości. To najlepsza pizza w tej rundzie. Gratuluję. Mówiłem, że jestem mistrzem. Dzięki, Sophie. Okej, chcę gofry. Takie jak na obrazku. Mówisz, masz. Jestem gotowy. Trzepaczka, szpatułka. Zaczynam. Pyszne. Oj, przepraszam. Prościzna, ale czas wziąć się do roboty. Wsypujemy mąkę do miski. Rozbijam dwa jajka. No i oczywiście cukier. Trochę mleka i masła. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Patrz i ucz się, Ben. Niby czego mam się uczyć? Teraz przeleję ciasto do miseczek. Właśnie tak. Dodam trochę czerwonego barwnika i wymieszam. Maleńki pojedynek? No to trzymaj się, babciu. I moje kolorowe ciasto gotowe. Teraz wylewam je na przemian do gofrownicy. Rewelacja. I czas na upieczenie mojego gofra. Uwielbiam Nutellę. Co? On już ma gotowego gofra. Muszę coś wymyślić. Wiem. Nutella. Dodam do niej mąkę. I mleko. A teraz to wszystko wymieszam. Wlewamy ciasto do gofrownicy i można piec.
Jestem pewna, że czekoladowy gofr przypadnie Betty do gustu. No i co powiecie na to? Muszę udekorować moje gofry. Zanurzę je w czekoladzie. A potem w tęczowej posypce. Pięknie. To mają być gofry? Ja mam prawdziwe gofry. Z syropem klonowym i cukrem pudrem. I truskawkami do dekoracji. Mój gofr też jest gotowy. Ojej, oni już dekorują, więc ja też muszę. Dobrze, że mam skittlesy. Udekoruję gofra cukierkami. Wyszło super. Szkoda, że się skończyły. Degustuj, Betty. Ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć. Tęczowe gofry. Co za aromat. Są pyszne. To niesamowite, Ben. I teraz gofry, Kate. Cukierki, czekolada. Nietypowe połączenie. Lubię je. I oczywiście gofry babci. Aż mi ślinka cieknie. Wyglądają jak z obrazka. Ojej, jakie pyszne. Nie wiem, kogo wybrać. Wszystkie są pyszne. I gofry babci, i tęczowe, i czekoladowe. Co za pyszności. Chcę zjeść je wszystkie. Niam, niam, niam. Ojej. Betty, czy wszystko w porządku? A kto wygrał? Ciekawe, co będziemy robić tym razem. Już prawie skończyłam. Chcę udko z kurczaka. To proste. Czekaj, a skąd mam je wziąć? A, zabierz to ode mnie. Jak chcesz, kochaniutka. A ja zamierzam przygotować tę kurkę w całości. Poleję ją porządnie olejem. Nasmaruję. Dodam przypraw. Posypię jeszcze z wierzchu. Ale to będzie pyszne. Teraz pokroję kilka jabłek. Właśnie w ten sposób. Jak pachnie. Jedno włożę do środka. A pozostały mi obłożę kurczaka. No i gotowe. Czas, żebyś trafił do piekarnika. Co? Babcia ma już wszystko gotowe? Mam pewien pomysł. Wezmę ostre chipsy i dodam do nich ostry sos. Teraz trzeba je zgnieść. I moja panierka do kurczaka gotowa. Do środka wrzucam udko z kurczaka. Przygotujcie się na wstrząsy. No i pyszniutkie udko z kurczaka prawie gotowe. Teraz hop na blachę do pieczenia. To tak gotuje, patrz jak to się robi. Bierzemy nóżkę. Posypujemy różnymi przyprawami. I wcieramy je w udko. A teraz będę smażył te nóżki na mojej patelni grillowej. Najważniejsze to, żeby się nie przypaliły. A uzyskały złocistą skórkę. O, babcia nie marnowała czasu. Mój kurczak jest gotowy. Kilka plasterków pomarańczy i ozdoba na nóżki. Teraz jest idealnie. Kate, zajmij się swoim daniem. Dobra, moje nóżki i tak będą lepsze. Palce lizać. Ojej, jak pali! To było naprawdę ostre. O, ale upiekłam dzięki temu nóżki. Teraz tylko muszę je włożyć do kubełka. Doskonale usmażone. Podam je na fontannie. Wystarczy dodać ser i voilà. O tak, fontanna z serem. Betty, mam nadzieję, że to docenisz. Smacznego. Wow, wszystko jest takie niesamowite. Czy to jest fontanna serowa?
Od niej zacznę, zanurzę w niej nóżkę. Wygląda ekstra. Ojej, i smakuje rewelacyjnie. Kurczak czy łódka? Kurczak czy łódka? Chyba zacznę od łódek. Wygląda naprawdę apetycznie. Chwileczkę. O nie, jaka ostra panierka. I japłonę. Muszę czymś zajeść tę ostrość. Uff, już jest w porządku. Kurczak babci jest całkiem niezły. Spróbuję łódko. Jak pachnie. Wow, babciu, to jest niewiarygodne. Wygrywasz. Nie dbam o maniery. Kurczak jest taki dobry. Tak, nie możecie pokonać babci ofiary. Dziękuję, kochaniutka. No, co tam masz? Tym razem chcę frytki. Dacie radę? Prościzna. Babcia sobie poradzi. Auć, moje stare kości. Ja też to ogarnę. Co w tym trudnego? Najpierw pokroję ziemniaki. Ej, czy nóż się zaciął? No wyłaź! Aj! To nie ja, to babcia. Co? Złotko, nie rozpraszaj babci. Co może być lepszego niż ziemniaczane łódeczki? Włożę je do brytwanki. Skropię olejem. I posypię ulubionymi przyprawami. Dodam jeszcze gałązkę rozmarynu. Ja je zaniosę, nie bo ja. Uspokójcie się, wspólnie mi pomożecie. Zaraz pokażę wam, co potrafi moje profesjonalne urządzenie do gotowania. Kilka obrotów i ziemniaki zamieniły się w spiralkę. Widziałyście coś takiego? A teraz wrzucamy wszystko do wrzącego oleju. A ja skończyłam z krojeniem. Teraz włożę wszyściutko do tostera. Włączamy i gotowe. Trzeba to tylko wszystko złapać. Ups, troszkę źle wycelowałam, ale to nie szkodzi, zaraz to pozbieram. No i proszę. Tak jak w McDonald's. Oj, a ta frytka będzie dla mnie. Moje ziemniaczki się już upiekły. Jaki aromat. Muszę jeszcze tylko nałożyć na nie sos serowy. To jest to. Co za banał. Tak właśnie powinno się podawać ziemniaki do stołu. A sos barbecue komponuje się z nimi o wiele lepiej. Co za ważniak. Najlepszym sosem jest ketchup. Betty na pewno się ze mną zgodzi. Hurra! Ile ziemniaczków! Zacznę od tych. Są takie jak na obrazku. Poleję je ketchupem. I próbuję. Pachną jak te z maka. Smakują tak samo. Fajnie. A teraz frytki babci. Ojej, ile sosu. Niezłe, ale nie dokładnie takie, jakie chciałam. A co to jest? Wygląda pysznie. Ale najpierw zanurzę je w sosie. No i próbuję. Wow, to jest niewiarygodnie dobre. Ben, jesteś kulinarnym geniuszem. Bardzo mi smakuje. O tak, jestem najlepszy. Oj, to znaczy dziękuję. No dobrze, spróbujmy coś tu zdobyć. Nic nie działa. Dziwne. Nic nie rozumiem. Ojej, spójrz tam. Wow, magiczne monety lecą prosto w nasze ręce. Szaleństwo. Ale ekstra, mogę zacząć? Hurra. Dobra, wrzucam monetę. Co powinnam wybrać? Tu wszystko jest takie pyszne. Wybieram poki. Oto i one. Ekstra, ciemna czekolada. Moja ulubiona. Rewelka, jakie pyszne. Nie mogę przestać ich jeść. Co za obłęd. Ostatni paluszek? Kurczę,
Tak szybko się skończyło? Ech, no szkoda. Zjem ostatniego paluszka. A ty co tam masz? Zaraz się dowiemy. Moneta w środku i co wybrać? Wiem, hubę bubę. No cześć, słodziaku. A teraz czas na balona. Będzie ogromny. Ojej. Teraz mam gumę na całej twarzy. A opakowanie jest puste. Do bani. A może małe oszustwo? Sznurek i guzik, stara wypróbowana metoda. A robi się to tak. No i gotowe. Smakołyki, czekajcie na mnie. W porządku. Mam nadzieję, że to zadziała. Wrzucam guzik do automatu. Ekstra! Mam bonusową gumę. No i guzik, jestem geniuszem. Tak nie wolno. Moje życie, moje zasady. Nie mam teraz żadnych ograniczeń. Z tym wynalazkiem dostanę tyle gum, ile zechcę. I jeszcze. I jeszcze. Wszystkie są moje. O tak. Zazdrościsz mi, co? Kurczę, ale szczęściara. O tak, przeżuję to wszystko. Ale to jest dobre. Rewelka. Teraz zrobię największego balona na świecie. Lepiej się schowaj. Zabalonuję cały pokój. Ojej. Jest za duży. Trzeba coś z tym zrobić. Przykro mi, Jess, nie mam wyboru. O nie, pękł. A ja przykleiłam się do maszyny. Co za pech. Wyszło całkiem zabawnie. Padłaś w pajęczynę z gumy do rzucia. O, nowe monety. Jupi. Nie mogę się doczekać, żeby je wydać. Mogę znowu zacząć? Dzięki. No hej, kolego, jesteś głodny? Oto twoja moneta. Mam nadzieję, że wyjdzie z ciebie coś dobrego. O nie. Tylko nie kwaśne cukierki. O rety, to jest przecież naprawdę, naprawdę kwaśne. Dobra, na początek poliżę. O matko, ale kwas. Dobra, raz kozie śmierć. Aj, skręca mnie na maksa. Ale ubaw. Nie śmiej się, sama powinnaś spróbować. Daj mi to. Muszę jakoś złagodzić ten nieznośny kwas. Tak, Snickers będzie moim wybawieniem. No już, już, szybko. O, od razu mi lepiej. A co ze mną? Będę musiała wydobyć słodycze innym sposobem. Mam pomysł. Do czego dosięgnę? Okej, prawie mam, prawie mam. O nie. Ściąga mnie! Jestem w środku maszyny! I co mam teraz robić? O kurczę! Ale ekstra! Rzeczywiście, mogę teraz wybrać, co tylko chcę. Zacznijmy od Twixa. O tak, jakie dobre! A teraz Skittlesy. Chodźcie szybko do mojej buzi. Zapiję to wszystko Fantą. Uwielbiam ją. To jest takie pyszne. Są tu też pianki. Miam, miam. O tak, jakie delikatne. Kurczę, ja dostałam jakąś kwasotę. A ja mam tu wszystkie słodycze świata. No i gdzie są nasze monety? Ojej, na czole? To niezbyt miłe, ale dobra. Maszyna nie czeka. Mogę zacząć pierwsza? Co tym razem? O, to Oreo. Wspaniale, uwielbiam te ciastka. Mają takie pyszne nadzienie.
No co za pychota. Palce lizać. No i gdzie jest kolejne ciasteczko? Kurczę, już mi ślinka cieknie. Ale dobre. No dalej. Co tak stoisz? Wrzucaj monetę. Dobra, wrzucam pieniążek. Ciekawe, co mi wypadnie. O, to lizak. Super. Chodź tu do mnie. Ale co jest w środku? Czy to karaluch? I jak mam to zjeść? Dobra, spróbuję. No w sumie nie jest taki zły. Jest nawet pyszny. Nie mogę się zatrzymać, jest taki dobry. Nie boisz się, że zjesz karalucha? Ojej. Chyba właśnie to zrobiłam. Mam karalucha w buzi. Fuj, co za ohyda. O nie. Wskoczył na moją głowę. Zdejmijcie go ze mnie. Nie, pomocy. Dokąd uciekać? Wskoczę na maszynę. Tu mnie nie dorwie. Jess, jesteś taka zabawna. O nie. Karaluch, pomocy. No i kto się teraz śmieje? Też muszę się wspiąć wyżej. Tu nas chyba nie dorwie. No i gdzie są nowe monety? Oto i one. Znowu zacznę pierwsza. Trzymaj maszynko, daj mi coś dobrego. O, Fanta! Super, Miley, masz szczęście. Tylko ta puszka mi gdzieś ucieka. Stój! Prawie mi zwiała. Zobaczymy, co mnie czeka w środku. Ej, to nie chce się otworzyć. No dalej! O nie! Jak to pryska! Orzeźwiający prysznic! Kurczę, jestem cała mokra. Mam nadzieję, że chociaż było warto. O nie! Nic tu nie zostało! Ale lipa! Ups! Chyba moja kolej. Co mi wypadnie? Sprawdźmy. Co? Brokuły? Serio? Co za ohyda! Głupia maszyna! A masz! I jeszcze! I jeszcze! Mam już dość! Co? Więcej brokułów? To chyba jakiś żart. O nie! Maszyna się zawiesiła! Strzela brokułami! Muszę to wszystko zjeść? Do kitu! Ech, to moja wina. Zajmie mi to trochę czasu. Smacznego! Daj spokój. Co zrobić? Muszę to zjeść. Ale dam radę. Brokuły mają dużo witamin. Na pewno są zdrowsze niż słodycze. Ale myślę, że aż tyle to za dużo. Niedobrze mi. Ojej. Dobrze. Chcę tort z moimi ulubionymi cukierkami. Jasne. Najważniejsze to nie żałować cukierków. Będzie na bogato. Dam ich ile wlezie, żeby tort wyglądał jak należy. A żeby cukierki nie spadały, zrobię coś jeszcze. Potrzebuję ciasta. Bierzemy mąkę, mleko, jajko i wszystko mieszamy. No już prawie gotowe. Przechodzimy do kolejnego kroku. Trzeba to teraz dobrze zagnieść, rozwałkować i pokroić w długie paski. Przykryję nimi wierzch, a następnie ciasto trafi prosto do piekarnika. Co właśnie zrobię. No i proszę. Świetnie mi poszło. Dopóki tort się piecze, ja sobie troszkę odpocznę. Kto śpi podczas gotowania, to nieodpowiedzialne. Co sądzicie o moim torcie?
Zobaczcie, jaki jest piękny i gładki. Ale to nie wszystko. Chcę, żeby mój tort był wyjątkowy. Potrzebuję suszarki do włosów, która roztopi mi skitelsy. No, jest idealny. Bellissima. A teraz tylko wykończenie. Oj, myślę, że ciasto jest gotowe. Czas wyjąć je z piekarnika. Jestem pewna, że Betty będzie zachwycona. Poświęciłam na to tyle czasu. A co powiecie na moją rzeźbę? Myślę, że to dzieło sztuki. Ale fajnie. Ups, ja też muszę działać. Na co ja czekam? Muszę pilnie udekorować tort cukierkami. Mam tu nawet specjalny pistolet. A jak się to obsługuje? Co do licha? Chcę cukierki na torcie, a nie na ścianach. Ej! Gotowe. Betty, wybierz zwycięzcę. Smacznego. Ale piękne torty. Z wyjątkiem tego, który zrobiła Emma. No, może chociaż będzie smaczny. Nie, nie polecam. Zobaczmy, co jeszcze na mnie czeka. Wezmę dwa kawałki naraz. Wow. No to już inna bajka. Bardzo smaczne, babciu. Pyszności. A teraz muszę spróbować tortu cukiernika Zaka. Wygląda wręcz bombowo. Wow! No wow! Jest przepyszny. Zjem wszystko. Niebo w gębie. Zak! Wygrałeś. Tak! Kto w to wątpił, wiedziałem. Tym razem chcę tort arbuzowy. To będzie dla mnie bardzo interesujące wyzwanie. Mam nadzieję, że uda mi się wymyślić sposób na zrobienie tortu arbuzowego z całego arbuza. Najpierw pozbędę się skóry. Do tortu będę potrzebować tylko miąższu. Za pomocą specjalnej foremki oddzielam miąższ od skórki. Nadam mu odpowiedni kształt. Gotowe. Teraz pokroję go w duże plastry. Oj, ja nie będę się tak męczyć. Można to zrobić o wiele łatwiej. Przekroiłam go na pół. A teraz porządnie wymieszam środek. Za pomocą trzepaczki oczywiście. A następnie wsypię trochę żelatyny do jednej z połówek. I znowu dokładnie mieszam. Babciu, fajnie to wygląda. A ja zamierzam rozbić mojego arbuza diamentowym mieczem. Ojej, ale fajnie. Ostrożnie, wszystko leci na nas. Przepraszam, troszkę mnie poniosło, ale nie martwcie się, arbuz jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jak pysznie to wygląda. Ale tak go nie podam, Betty. Będzie o wiele fajniej, jeśli udekoruję go jakimiś smakołykami. Zobaczycie, będzie wyglądać nierealnie pysznie. Zacznę od pyszniutkich pianek marshmallows. A landrynki i inne cukierki będą na wierzchu. No i proszę. Godne pożałowania. Prawdziwy tort musi składać się z kilku warstw. Skleję plastry arbuza pyszniutkim kremem. No i proszę. Użyję specjalnego urządzenia. Krem trzeba wyrównać. Fajnie byłoby też dodać troszkę koloru. Mój tort będzie zielony na dole i czerwony na górze. To świetna kombinacja. Wygląda zupełnie jak arbuz. O, moja galaretka arbuzowa jest gotowa. Nikt z was na to nie wpadł. Zobaczcie. Oczywiście, że nie, bo moje ciasto jest o wiele smaczniejsze i piękniejsze. Wygląda jak prawdziwy arbuz. No tylko spójrzcie, ma też oczy. Zobaczcie, czyż to nie jest słodkie? Betty, czas wybrać zwycięzcę. Emma,
Co ty zrobiłaś? Po prostu nasadziłaś słodycze na arbuza? No poszłaś na totalną łatwiznę. To nawet nie jest smaczne. Widziałam lepsze desery. Okej, zobaczmy, co cukiernik ma dla mnie. No to ciasto wygląda niesamowicie. Ale czy będzie tak dobre? Jest nierealnie pyszne. Palce lizać. Pozostaje mi skosztować tego, co zrobiła dla mnie moja ukochana babcia. Wygląda jak galaretka. Ale fajnie się trzęsie. Tak, to galaretka arbuzowa, jaka pyszna. Babciu, tym razem wykosiłaś wszystkich. No i na to liczyłam. Tym razem przygotujcie dla mnie tort z moim portretem. Myślę, że to może być ciekawe. To będzie trudne. Może dla was, dla mnie nie. No przyjrzyjcie się dokładnie portretowi. A, dobrze. Mam pomysł. Wiem, jak uwiecznić ciebie, Betty. I to bezpośrednio na torcie. Wykorzystam do tego cały kosz owoców. Inaczej tort nie będzie tak słodki jak moja wnuczka. Zobaczmy, jaka słodka twarzyczka wyjdzie mi z tych owoców. Ułożę je na wierzchu. Ale najpierw je pokroję. Zostało dodać tylko coś zielonego. I można będzie podawać. Fajny pomysł, babciu, ale zupełnie nie przypomina Betty. Chociaż lubię owoce i warzywa. Dobra, nie czas na pogawędki, czas brać się do pracy. Zaraz zobaczycie. Najpierw ułożę twarz. Oczywiście dodam oczy, to najważniejsze. Nie można zapomnieć o ustach i włosach z żelków. Oto one. Gotowe. A teraz czas na usteczka. No i proszę, myślę, że wyszło słodko. Zostało tylko dodać żelkowe włosy. I gotowe. Jakieś straszydło ci wyszło. Ja zmienię kształt ciasta. Musi być w formie kopuły. Gotowe. Proszę. A teraz potrzebuję lalki. Umieszczę ją na torcie. Będzie wyglądał jak ogromna suknia balowa. No i teraz wykończenie. Oczywiście krem z bitej śmietany będzie idealny. No co za arcydzieło. Przecież to jest plastik. Babciu, zajmij się lepiej swoim tortem. Mam już wszystko gotowe. No prawie. Wleję jeszcze syrop do specjalnej formy. Zaraz zobaczycie, co się stanie. To mój ulubiony moment. Uwielbiam, gdy ktoś w taki sposób prezentuje swój tort. Dodam jeszcze troszkę posypki. No proszę. Zaczynamy. Wow. No wyszło spektakularnie. Ta sukienka robi wrażenie, co? Musicie się zgodzić. No rzeczywiście. Smacznego, Betty. Ojej, jestem zachwycona każdym z tych tortów. Ale zacznę od tego, który zrobiła moja babcia. Jej ciasto wygląda nierealnie pysznie. Przekonajmy się, jakie jest. O, dobre. Ale czegoś mi tu brakuje. Emma, a co ty zrobiłaś? Co to za przerażająca twarz? Nie, to na pewno nie jestem ja. Mam nadzieję, że to ciasto jest przynajmniej smaczne. Sprawdźmy. Jest zwyczajne. Jadłam lepsze. Zobaczymy, co przygotował dla mnie Zak. Wizualnie jego tort wygląda najfajniej. Jest naprawdę niesamowity. Ale zobaczymy, jak smakuje. Wezmę pierwszy kawałek. Ojej! Jest nierealnie pyszny. Zak, gratuluję wygranej. O, tak! To była prościzna. Ale od czego zaczniemy? Od pizzy. Mam nadzieję, że umiecie ją zrobić. Dobry wybór. Ja akurat długo pracowałam we włoskiej restauracji, więc potrafię wypiekać świetną pizzę. Najważniejsze, aby dobrze zagnieść ciasto.
Pokażę, jak to robić. Dodajemy kilka jajek i porządnie ugniatamy. Właśnie tak. Ciasto? Smak pizzy znajduje się w sosie. No i oczywiście nie można zapomnieć o serze. No, tyle wystarczy. Jestem już troszeczkę zmęczona. Po co tak komplikować? Trzeba tylko pokroić kiełbasę i ser. Właśnie tak. Taram! Pizza gotowa. Zgadzam się z babcią. Sos również jest bardzo ważny. Dlatego zamierzam zrobić go sama. Spójrzcie, jak apetycznie wygląda moja passata pomidorowa. Co za pyszności! O, dzięki! Teraz wiem, jak można zrobić fajny sos. Po prostu zmielę pomidory w blenderze. Ups, zupełnie zapomniałam o pokrywce. Ale sos od razu trafił na pizzę. O, w sumie już prawie skończyłam. Ja też. Pozostało już ją tylko upiec. Nie można zapomnieć o udekorowaniu pizzy. Teraz też muszę ją upiec. Ta-dam! Wszystko gotowe. Ostatnie szlify. Lepiej zobaczcie, jak wygląda prawdziwa pizza. I jak pachnie. Nawet sama się tego nie spodziewałam. Kate, nadszedł czas, aby spróbować. No w końcu zjem porządny posiłek. Co to jest? Dlaczego tu są takie duże kawałki kiełbasy? Nawet nie chcę tego próbować. Co za ohyda. Wow! Wow, ta pizza wygląda o wiele lepiej. Tylko spójrzcie, jak ten ser się ciągnie. Pyszności. O, została już tylko ostatnia porcja do spróbowania. Ta też jest dobra. Taka domowa. Nawet nie wiem, którą wybrać. Dobra, kogo ja oszukuję? Pizza szefowej kuchni Betty była najlepsza. Nie miałam co do tego wątpliwości. Od razu mówiłam, że wszystkich załatwię. Co tym razem będziemy gotować? Chcę pyszne naleśniki. Idealny deser. Z łatwością. Betty, obserwuj i ucz się. Ja? To wy obserwujcie i uczcie się od mistrza. Jeszcze zobaczymy. Zapomniałyście o mnie? Znowu zostałam pominięta. Jeszcze zobaczymy, kto wygra. Patrz, jak umiem otworzyć mleko. To nic wielkiego. Zobacz, co potrafię zrobić z kartonem. To dopiero moc. Ciekawe, czy ja też tak potrafię. Ups, nie udało się. Patrzcie, jak trzeba rozbijać jajka. Robię to jak prawdziwy ninja. Co z tego? Ja tu jestem prawdziwym wojownikiem, ha? Nie, nie zamierzam robić sobie krzywdy. Skorzystam z miski. Ups. Chyba przesadzasz z tą mąką. Moje ciasto i tak będzie lepsze. Zamierzam je wymieszać profesjonalnym mikserem. Wielkie mi rzeczy. Mnie wystarczą ręce. Ja też potrzebuję mąki. Ups, troszkę się rozsypało.
też będę mieszać ręką. Tak jest najwygodniej. Prawie skończyłam. Nuda. Nic szczególnego. Jakiś nieciekawy kolor mają te naleśniki. Dlaczego nie zrobić ich bardziej odlotowych? Na przykład w kształcie twarzy Hagi Wagi. Patrzcie. Zacznę od oczu i buzi. Dalej usta. I jego niebieskiej, puszystej głowy. To jest straszne. Wolę swoje naleśniki. Trzeba tylko dodać syrop klonowy. No i oczywiście trochę masła. Jestem już taka zmęczona. Ojej! Reszta jest już prawie gotowa. A naleśniki Betty są naprawdę ładne. Muszę się pospieszyć. No, wygląd nie ma znaczenia. Kate, zapewniam cię, że mój naleśnik jest najsmaczniejszy. Czas próbować. Jess, jesteś pewna, co to jest? Wygląda dość obrzydliwie. I jest spalone. Nie będę tego jadła. Ale naleśniki w środku wyglądają naprawdę ładnie. I apetycznie. O tak, jakie smaczne. Właśnie o takich naleśnikach marzyłam. Co to jest? Wygląda bardzo oryginalnie. Czas spróbować. Te naleśniki też smakują niesamowicie. Nie wiem, które z nich powinny wygrać. Niech tym razem wygra babcia. Zrobiłaś naprawdę smaczne naleśniki. Ha, mówiłam wam, że jestem mistrzynią w robieniu naleśników. Tym razem mam ochotę na dużą, pyszną kanapkę. Okej, czyli kanapka. Zrobię ci kanapkę. Wystarczy dodać jak najwięcej warzyw. Tak będzie bardziej zdrowo. Najpierw pokroję trochę cebuli. Teraz pomidor. O, tosty przypieczone. Co oznacza, że twoja kanapka jest już prawie gotowa. Wygląda całkiem smacznie. No i gotowe. Super zdrowa kanapka. Warzywa? Kto ich potrzebuje? Są paskudne. Czekolada to co innego. Nie wolno zapominać o piankach marshmallows. A zamiast tej paskudnej sałaty użyjemy słodkiej galaretki. Nigdy nie można mieć za dużo czekolady i pianek. Myślę, że wyszła dość oryginalna kanapka. Zwykła kanapka jest dość oklepana. Pokażę wam, czym jest naprawdę fajna kanapka. Tylko spójrzcie na tego giganta. Na pewno nigdy nie widziałyście takiej kanapki. To kanapka z mięsem. I jest już w drodze do Kate. Yeah!
Na pewno jej się spodoba. Wow, wszystko wygląda bardzo apetycznie. Nawet nie wiem, którą wybrać. Zacznę od środkowej. Jest pyszna. Ale dlaczego jest tu tyle cebuli? Nie dam rady tego zjeść, fuj. Ale cebula jest bardzo zdrowa. To nieważne. Co to jest? Nie lubię krewetek, oliwek też nie. I znowu ta cała masa cebuli. Tu jest wszystko, czego nie lubię. Co za ohyda. Z tego wszystkiego zjem tylko mięso i ser. Teraz jak się tego wszystkiego pozbyłam, ta kanapka nie wygląda zbyt rewelacyjnie. Co za porażka. O nie! Jess, zostało tylko twoje danie. Skąd wiedziałaś, że kocham czekoladę? Jakie to jest dobre! Jess, gratuluję! Tym razem ty wygrałaś! Jest! Wreszcie! Super! Co ci przygotować, kochana? Chcę utko! Dobrze, prościzna. Z czego to się robi? Nie z czego, a z kogo? Paige prosi o udko z kurczaka. Znam świetny przepis na kurczaka faszerowanego warzywami. To zdrowe i bardzo smaczne danie. Jego sekretem jest to, że im więcej warzyw dodasz, tym będzie smaczniejsze. Trzeba wszystko umyć, pokroić na małe kawałki, a potem nadziać tym kurczaka. To jest najbardziej odpowiedzialna część. Wszystkie warzywa chowam do środka kurczaka. Właśnie tam się upieką. W naczyniu do zapiekania umieszczam również ziemniaki i marchewkę. Co za wspaniałe danie mi wyszło. Teraz wstawiam to wszystko do dobrze rozgrzanego piekarnika i czekam, aż kurczak będzie gotowy. Nie lubię takiego kurczaka. Kurczak z KFC to co innego. Zrobię go na ostro, z tabasco i panierką z Cheetosów. Jaka mała buteleczka. Już się skończyła. Teraz obtoczę udko z kurczaka w panierce. Najważniejsze to dobrze potrząsnąć paczką, żeby chrupki przykleiły się z każdej strony. A teraz przekładam kurczaka na blachę. Co się dzieje? Kurczaka na początek trzeba porządnie rozbić. Jak najmocniej, żeby był soczysty i miękki. No, teraz można działać dalej. Na patelnię wlewam olej i smażę filet z obu stron. Ach, jakie to będzie pyszne. Zobaczymy, kto poradzi sobie najlepiej. Co za aromat. Spójrzcie na te faszerowane arcydzieło. Babcia spisała się na medal. Przed podaniem smaruję kurczaka masłem, żeby skórka nabrała blasku. Jak pachnie, chcę to zjeść. Spadaj stąd, to dla Paige. Pilnuj swojego kurczaka. I właśnie to zrobię. Myślę, że nóżki wyszły elegancko. Ojej! Ben chyba przesadził z tabasco. Masakra! Ale mój kurczak już jest gotowy. Można serwować. Włożę udka do kubełka z KFC, żeby wyglądały jak prawdziwe. Ja też mam prawie wszystko gotowe. Dodam tylko kilka detali, żeby wyglądało jeszcze bardziej apetycznie. Tylko spójrzcie na to wykwintne danie. Smacznego. Da, bla, da. Lepiej skosztuj mojego kurczaczka, wnusiu. Jakie ciekawe dania wam wyszły. Od którego zacząć? Chyba od tego. Nawet jest tutaj jakiś sos, ale fajnie. Pachnie całkiem apetycznie. Co by tu powiedzieć? To jest dobre. Podoba mi się. A teraz spróbuję nóżek z KFC.
Ojej, wyglądają jakby je dostarczyli prosto z lokalu. Są takie ostre! Ratunku! Co mam robić? Muszę to szybko czymś zagryźć. Uff, pomogło. Jaki soczysty. To najlepszy kurczak na świecie. Wybrałam zwycięzcę tej rundy. Hurra, wygrałam. Wiedziałam, że Wnusia wyróżni moje danie. Czym teraz nakarmię Paige? Chcę lody. W kilku smakach. Da się zrobić? Co? Lody? Jak się je robi? Nie wiem, babciu, poszukam w internecie. A ja poszperam w mojej książce z przepisami. Amatorzy. Lody robi się ze śmietany, a żeby uzyskać różne smaki, na początek trzeba przelać śmietankę do oddzielnych misek. Pierwsze lody będą truskawkowe. Owoce dodaję do śmietany i włączam sprzęt. Blender rozgniecie truskawki, ubije śmietankę na gęstą pianę. Masa nabierze pięknego odcienia. Te lody będą zielone, dodam do nich kiwi. A teraz dodam borówki, żeby lody były niebieskie. Jakie ładne. Chyba nie mam żadnego przepisu na lody. Ale zaraz coś wymyślę. Myśl, babciu, myśl. Wiem, zrobię lody w foremkach do lodu. Do każdej wkładam owoc, a następnie zalewam mlekiem. Powinno wszystko równo przykryć. W każdym dołku umieszczę patyczek. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć loda z foremki i go jeść. Pozostaje tylko włożyć lody do zamrażarki i czekać, aż mleko zamarznie. Będzie troszkę czekania, ale na pewno warto. No, wreszcie znalazłem! Czytelny i łatwy przepis z TikToka. Yeah. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do zrobienia lodów. Yeah. Dodam też coś od siebie, żeby były jeszcze bardziej smaczniejsze niż te z przepisu. Do jednego woreczka wsypię M&M's i wlewam mleko. Do drugiego wsypię kostki lodu. Włożę też gotową mieszankę do robienia lodów, a na wierzchu układam jeszcze więcej kostek lodu. Zamykam woreczek i porządnie nim trzęsę. Fajnie brzmi, co? Co to za dźwięki? Testuję przepis z TikToka, babciu. Przyłącz się do mnie. Co się z nimi dzieje? Dobra, niech się bawią. Rosną moje szanse na wygraną. Teraz muszę rozdrobnić kawałek suchego lodu. Będzie tyle pary, że szok. Co się dzieje? Skąd tak wieje mrozem? To wszystko Betty i jej wykwintna kuchnia. Jak słusznie zauważyłeś, Ben. Gotuję tylko wykwintnie. Jeszcze nie skończyłam. Do każdej miski trzeba dodać kawałek lodu. Krem zastygnie i powstanie gęsta masa, z której uformuję kulki. Już zauważyliście, że moje lody wyglądają dokładnie tak jak na rysunku Paige? To chyba coś znaczy. A teraz pozostaje tylko udekorować kulki truskawkami, kolorowymi posypkami i kropelkami sosu czekoladowego. Gotowe! Babcine lody też są gotowe. Może nie jest to wykwintne danie, ale spójrzcie na te urocze słodkie maluszki. Ciekawe, czy mnie się udało. Tak! Jest dobrze! Można próbować. Ojej, jak odjazdowo! Co to? Czy ja muszę jeść prosto z woreczka? No dobra. Wygląda średnio. Ale smakuje całkiem nieźle. Jakie dziwne lody. Pierwszy raz takie widzę. To tylko truskawki pokryte lodem. Ktoś zapomniał o cukrze. No w końcu do was dotarłam. Te lody są wręcz niesamowite. O tak, najpyszniejsze, najśliczniejsze, najlepsze na świecie lody. Takie jak sobie wymarzyłam. Ostrożnie, Paige. Jeśli zjesz za dużo lodów naraz, możesz zamarznąć. Ale chyba ma gdzieś moje rady. Najlepsze. Słyszeliście? Moje lody są najlepsze. Wygrałam. Bohaterowie z napięciem oczekują kolejnego wyzwania. Tym razem Paige chce zjeść. Poproszę o makaron z serem. Jak najwięcej sera, bardzo go lubię. Nie ma problemu. Zrobię tak, jak lubisz. Tyle tylko, że w restauracjach nie podają makaronu z serem.
będzie wykwintnie. Potrzebuję dobrej jakości makaronu. Musi być al dente. Odmierzam czas. Jak ty się wyrażasz, młoda damo? O Boże, co ty robisz? Nie można łamać makaronu. A jak niby mam go ugotować? Nie mieści się w garnku. O, prawie zapomniałam o czasie. Trzeba nastawić budzik. A żeby nie tracić czasu, porobię trochę na drutach. A ja co mam robić? Nie wiem, jak gotować makaron. Na opakowaniu powinna być instrukcja. Dobra, garnek, wsypać i gotowe. Brzmi logicznie. No dobra. No to wysypuję makaron do garnka. Ile tego jest? I gotowe. Ups, to było niechcący. Teraz trzeba pomieszać, żeby makaron się nie skleił. Gotowe. Pozostaje tylko odcedzić i przełożyć makaron na talerz. Co to za dźwięk? O, makaron się ugotował. Dobrze, babcia odkłada na bok swoje robótki i przystępuje do... Jak to się mówi? Serwowania. Tak, babci przyda się porządny kawałek sera. Ja i Paige uwielbiamy makaron z Cheetosami. To nasz ulubiony przepis. Rozgniotę chrupki w drobny mak i wsypię prosto do ugotowanego makaronu. A potem dobrze wymieszam. Babciu, ty co, przysnęłaś? Chyba tak. Ale nie szkodzi. Paige prosiła przecież o dużo sera. Mój klejnot. Francuski ser z niebieską pleśnią. Rewelacja. Co może być lepszego? O matko, co to za smród? Zaraz wymiotuję. Co wy wiecie o serach? To wykwintny przysmak spożywany w elitarnych kręgach. Doskonale komponuje się z makaronem. Chodzi nie tylko o smak, nada mu również wspaniałego koloru. Do tego świeże krewetki z południowych włoskich mórz i pomidorki koktajlowe dla dopełnienia dania. Dysz mi coś, nic nie smakuje lepiej niż zwykły makaron z serem. Palce lizać. Ja też mam wspaniały makaron z serem i Cheetosami, aż mi ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać, kiedy Paige tego spróbuje. Ojej, jak tu ciekawie. Od czego mam zacząć? Niech będzie ta porcja. Bardzo lubię ser. Ojej, co to? Babciu, chyba zostawiłaś coś w moim talerzu. Wełniane nitki w przeciwieństwie do makaronu nie są jadalne. To ma bardzo dziwny zapach. Czym to jest? I dlaczego jest zielone? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. No dobra, spróbuję. Och, masakra! To jest obrzydliwe! Chcecie mnie otruć? To najgorszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że to będzie lepsze. Ojej! Smakuje jak Cheetosy! Podoba mi się. Jakie to pyszne. Ten makaron wygrywa. Hurra, Paige, wiedziałem, że ci się spodoba. Wygrałem!